Hejka, wszyscy, ja jestem Zosia i witam was w kolejnym odcinku z Werony od nowa. Pierwsze, co, to, to zachęcam Was do widzenia na Discorda, macie link w opisie, a drugie co, to pomyślałam sobie, że w sumie te rodziny, u których graliśmy, jakby zaczynają od nowa, powiedzmy, a to są już jednak dorośli. Więc po prostu wyrandomuję im umiejętności. I dodatkowo będę jakby sobie, powiedzmy, losować, żeby im ilość dni dać, dodat w sensie odjąć im kilka dni, żeby nie było, że, te, że wszyscy są w takim samym wieku. Bo to będzie ciekawsze. A, i mam y, sporo podmianek nowych. Dlatego ta pani ma inne włosy na przykład. A, bo on jest z pracy. A, no tak, dobra, bo tutaj jest strasznie po prostu u nich. Ale nie zajmujemy się nimi dzisiaj. Jakby co, to jesteśmy w rodzinie kapi, jakby ktoś nie zauważył. Dobra, więc y, losowo. O kurde, ale to strasznie daje mocno losowo. Jak dam jeszcze raz losowo? O, teraz dało mu mniej, dobra. To tak chyba będzie lepiej w sumie. Y, nie chcę, żeby też mieli za dużo tych umiejętności. O, tutaj jest spoko bardzo. I teraz jeszcze bym chciała. U, ja wiem. Mam kostkę z pyrkonów. I będę po prostu losować kostką. Ona jest chyba dwudziestościenna. I ten. W zależności co wypadnie, tyle dni będę im odejmować, więc będzie ciekawie. Wypadło 11, to zaczniemy od faceta. Nie będę wam pokazywać, ile wypada. Po prostu musicie mi uwierzyć na słowo. Więc odejmujemy mu 11 dni. Oj, kurde, mocno się postarzył. A Kleopatrze odejmujemy trzy dni. No, to znalazł sobie sporo młodszą babkę. Dalej jest rodzina Cezar. Moja ulubiona rodzina z dużą ilością dzieci. No, to ma technikę, strasznie dużo techniki. Hmm. Ale okej, okay, niech tak ma. On ma strasznie dużo wszystkiego. No, nie chcę, żeby mieli właśnie aż tak. No, znowu aż tak, no. O, teraz jest dobrze, teraz mi się podoba. A jeszcze te dni, to najpierw babka. O kurde, wypadło 14. No to ona będzie strasznie stara już. 11 dni do emerytury, a ma do wychowania trojaczki. O nie, i to był 20, czy to było 1? Jakby są dwa symbole na tej kostce, ale to było jeden. Mm, czy ja bym mogła to zamienić? No moje, ślimy moje zasady. Temu odejmujemy to 14, a tej po prostu dodam jeszcze 13, żeby tak jakby na zamienię. Że ona ma ten jeden dzień, się postarzyła, a on się postarzyło 14. Mam nadzieję, że rozumiecie, po prostu zamieniłam. Żeby on był starszy, no bo ona jednak ma jeszcze trójkę dzieci urodzić, bo chce. To teraz idziemy do królowej Teb. A, i królowa Teb jest sobie, czy ja jej będę mogła to wylosować, jak ona, jakiej tu nie ma? Już się jej wyrandomowały? Czy ona tak miała? Boże, nie wiem, wylosuję jeszcze raz. Okej. Okay. Tam to mi się bardziej podobało, ale dobra, niech będzie. Teraz ty. Okej, okay, i jeszcze wiek. Poprawię trochę monitor, nie wiem czy to było słychać. Boże, monitor. Mikrofon. Chciałam powiedzieć. Boże, jaki oni tu mają w ogóle pierdzielnik. No tak, bo oni mają pieska. Zapomniałam o tym. Ono cztery, a królowa dwa. ok. I jeszcze rodzina Albion. I idziemy grać tak normalnie jak powinniśmy. Tu chyba też klepią biedę, co nie? A nie, on ma robotę. Okej. Okay. A już nie pamiętam. Nagrywałam to niedawno, już nie pamiętam, co tu się dzieje. Umiejętności. Bum. Okej. Okay. I ty też. Wylosuję się. I o Boże, ta jaka mądra nagle. Nie no, trochę mniej tych umiejętności losowo poproszę. O, może być tak w sumie. I jeszcze ten czas to narwie w babce. Ojej, babce się wylosowało 10, czy oni już mają. Tak, oni już mają tego dzieciaka. Aj, facet 11, ok. No, i że już zostało porandomowane, to będziemy normalnie grać dalej po stronie kapuletów i zaczniemy od rodziny Norman i Anjou. Czy jak to się czyta yy, jako pierwszych? Tutaj są jakby dwie rodziny żeby były cztery na odcinek, bo u kapuletów byłoby za dużo o jedną. No i co, no i też zacznę od tego randomowania. Od razu wam ich przedstawię. To jest pani Eleonora. No, pracuje po prostu w gastronomii, takie ma też pragnienie i wylosujemy jej umiejętności. Okej, okay, może być. Yy, od razu wylosujemy jej, jak mam ją postać? 18. Ej, 18 to jest chyba trochę za dużo. Chociaż no, może być taka mega starsza, chyba. Oni mają mieć syna czy córkę? Ona jest z tych Anjołów. Oni mają mieć córkę. Dobra, tam 18, a co tam? Możesz wstać na chwilę, a twojemu mężowi już teraz wyrandomuje te. E, wyrandomuję umiejętności. O kurde! No teraz to go chyba coś nie ten. Za dużo tego wszystkiego typie. No tak lepiej, ale może jeszcze raz. O, okej. Okay. I tak według mnie jest trochę za dużo, ale dobra. I teraz wiek dla niego 12, Ok, czyli ma troszeczkę starszą żonkę. Yy, Odejmi i to jest Henry? Nie, czekaj, jak ty masz na imię? Henry, okej. Okay. Powiedziałam o tej córze, już se robią, to zaraz mu odejmiemy to 12 dni. Yy, kolejna w tej rodzince, to jest już rodzina Mo Norman, jest Matylda? Zgaduję, że tak się to tłumaczy. I ona pracuje sobie w muzyce, jest romansującym simem, ale pragnienie ma, że chce pracować w tej muzyce. Więc losowo. A, no, jest ok. O, i on miał mieć. O, ale idealnie kliknąłem: 12. I teraz sobie Matylda. Wylosujemy. 6. Ok. I jeszcze Twój mąż, czyli William Norman. I on chce być też kucharzem. I losowanko umiejętności. Uff, okej, okay. i odejmij dni, William. I losowanko kosteczką 19, o oh boże! Okej, okay. <gryw> jak na razie rekord, a najwięcej jest chyba 20 na tej kostce. I teraz mogę to sprzedać już. No ten dosyć dopiero młodszą znalazł. Jejku. Ej, to skoro oni mają mieć syna ogólnie, to. A oni mają mieć już syna, czy ten syn może jeszcze poczekać? Nie, ich syn może jeszcze poczekać w sumie więc jak się sami postarają to się postarają mm, co tam się dzieje w ogóle dobra patrząc na ich potrzeby ktoś czegoś potrzebuje znowu nie mam pomysłu zupełnie o czym mam wam gadać może coś na szybko sobie wymyślę i tak jakby ta część jest właśnie tych anjo a ta jest Normanów, mimo że oni mają jakby oboje chyba bogactwo. No, ten ma bogactwo, ta ma popularność. Ale oni po prostu są ubrani i wyglądają, jakby po prostu byli bogaci. Dodatkowo mogę wam powiedzieć, że ich syn ma być z ich córką, więc no tutaj będzie tak po sąsiedzku, że tak powiem. A Tobie chce się sikać, więc może sika ja nie się obciskujesz. Um, a Ty byś sobie chciał znaleźć jakąś inną babkę jeszcze, ale no z tym może być ciężko. Ja mam nadzieję, że ten. Nie wyłapuje mi dźwięków z Discorda, bo ciągle ktoś do mnie na Discordzie pisze. A ona chce sobie podnieść poziom umiejętności, ale ty do pracy nic nie potrzebujesz. Więc nie, a ty... Ojeju, i znowu się... O, dobrze, bawcie się dobrze. Nie będę wam przeszkadzać. Tylko nie mam co zrobić resztą za bardzo. Henry Nie, nie może, bo jest w robocie. To jest Henry. Kurde. Czy oni wszyscy mają dzisiaj wolne, naprawdę? O Boże... Ty chcesz się z Antonem przyjaźni. Czekajcie, Antony to jest z której rodziny? Bo ja nie ogarniam jeszcze. Jest z kapów. Czyli w sumie jej syn będzie z... Nie, jej wnuk będzie z prawnukiem od kapów. Boże. OK, mm, To może sobie do niego zadzwoni, go sobie zaproś, bo czemu by nie. Nie, tu nie ma obręczy. Teraz dopiero zauważyłam. Poczekaj. Poręczy, nie obręczy. Tu nie ma poręczy. Jakiej obręczy? Akurat te schody lubię, bo wiem jaka poręcz tutaj ma być. Nie obręcz, poręcz. A to jest inna. No, może być też ta. Kto by na to patrzył. W sumie to ja, ale to tam mniejsza. I co? I sobie go może tutaj zaprosisz po prostu. Albo, nie, dobra, po prostu go zaproś, niech sobie przyjdzie. On akurat nie jest dla ciebie hot, więc na spokojnie tutaj możesz powitać wszystkich. I będzie ok. O, poznałeś sobie. Tak, nie przeczytam jej imienia. O, chcesz Barabara? Hmm. No to chcesz Barabara. Jak będziecie chcieli do łóżka, to sobie pójdziecie do łóżka. Chyba, że wam wyślę do łóżka. Dobra, Norman, wstawaj. <gryw> Chociaż kurde, oni. Hmm, nie mogą tak szybko sobie robić wszyscy tych dzieci. Zaznaczę jej to i jak sama pójdzie do łóżka, to pójdzie do łóżka. Dobra, bo ty tutaj miałaś yy, się z Antonem zaprzyjaźniać, więc się tym zajmij. Hmm, a ty co? A ty byś chciała psiaczka, w sensie zwierzaczka. Hmm, czy ja chcę im dawać zwierzaczka? Mają niby trochę kasy, a wy macie swój telefon, o Boże. Zapomniałam im dać telefonu. Naprawdę. Dobra, może im coś adoptuję. Tylko będą te wygenerowane zwierzaki, te takie pierwsze znowu i cały czas to samo, i mnie to wkurza. O, Henry wrócił. Oj, przyprowadził sobie koleżankę. A nie, tu są inne kotki. Czy mi się tylko wydaje? Zdaje mi się, że tych dwóch brązowych nie ma zazwyczaj. Dobra, wezmę tego. I to jest chłopiec. Nazwę go. O nie, dobra, bo ja muszę po angielsku bardziej, ale to może być ka... karmel, chyba? Powinno być ok. Niech będzie karmel, adoptujcie sobie kotka. To kupię wam jeszcze rzeczy dla kotka. Może po prostu od razu dorosnę tego kota, bo średnio mi się chce kociaczkiem zajmować. Oj, a ty przeprowadziłeś sobie yy, tak, jakąś babę. No to możesz sobie z nią porozmawiać. Ona jest... Ojeju, jaką ty masz z nią chemię! Ty proszę tylko tam nic nie rób. Chyba wy nie będziecie spokrewnieni. Chociaż ona jest gale. No to też jest od kapuletów, ale mam nadzieję, że nic tutaj się nie zadzieje. Bo to by było słabe po prostu. Um, I jeszcze poproszę... A nie, nie mogę kliknąć? Czy będę mogła? Odejmij dni. Mogę Karmelowi odjąć. Bo jak zrobię na cztery, to będzie dorastał sobie. Chociaż mogłam go chyba po prostu dorosnąć, tak mi się wydaje, ale nie wiem. Typie, to nie jest twój dom. Chcesz zjeść kanapkę z pieczarkami. W ogóle was muszę kurde zacząć ogarniać, a nie koty adoptuję. O, dorósł karmel. Hej karmel! Nie jest za bardzo karmelowy, ale będzie karmelem. O do swojej wanny chodzi. Fajnie, fajnie. chcesz się zaprzyjaźnić koteczkiem. Pochwal go za brykanie. Mm, I pobaw się z koteczkiem. I zaraz tutaj minie pierwszy dzień. Ty z nim też masz chemię? Czy się w ogóle znacie? Porozmawiaj z nią. Boże, ten ma w ogóle ze wszystkimi chemię, tylko nie ze swoją babą. O jejku. Biedna Eleonora. No jak go kręcą rudę i odrzucają go brązowo włosy. No to kurde. O, muszę sobie zaznaczyć, że tutaj zagrałam już jeden dzień. Znaczy w sumie trzy dni. Bo jak nie wiecie, to gram tak, że gram dwa dni sama i dwa dni na odcinku. Ale to tylko tak mówię. No, nio, nio, nioki no, kot kotek fajny. Hej, katko. Ta w ogóle w samej bieliznie możesz podać krewetki skropione cytryną czy jakoś tak. To jest plan. Idź podać obiad. A ty się w końcu.. Jezu, czy ty możesz się ogarnąć na przykład. Kazałam ci się wysikać i wykąpać, a ty stałeś tutaj cały czas a ty się miałeś z nim zaprzyjaźniać, a będziecie piłkę sobie kopać, a nawet rzucać. Oho, jedzonko trzeba... Patrząc na jego brwi, aż mi się przypomniał jeden sim z dziwnowa. Ale nie chcę wam robić spoilerów z dziwnowa, ostatnio grałam w dziwnowie. Kurde. No i teraz mam problem, co ja mam robić. A może weź tę krew. A, no nie czekasz. A, bierzesz je teraz, gdy się już spalą. Po prostu genialnie. Ale okej, okay, będziesz jadła spalone. Znaczy w sumie wszyscy będą jedli spalone. Później się tutaj posprząta. A i ty jesteś podnięto. No, nie chcę wam robić spoilerów z dziwnowa. Yy, dokończę teraz turę piątą u wszystkich i wam pokażę, co tam się podziało. W sensie nagram odcinek z dwóch tur. No, kurde, jedna wylazła, a reszta. No, dziękuję. Randomowanko pragnień. I ty chcesz się zaprzyjaźnić z jakimś typem? Może. O, o, ty wstałeś. A, sprzątasz, boże, jaki dobry człowiek. A ty zeżarłaś, to brudne. O! Czy ty możesz nie na przykład? Mam nadzieję, że dzisiaj pójdą do domu Boże, do domu, do roboty I nie będę się musiała nimi zajmować Matylda na przykład zaraz będzie szła do roboty Tylko niech sobie zje No, idź sobie do pracy No kurde, jak jesteś głodny To możesz brać resztki z lodówki, wiesz? To też byś mógł zjeść po żonie, bo nie dojadła A nie zjesz po żonie, bo Typ raz zjeść po twojej żonie To zjedz sobie naleśniczki jeszcze O, a ty dzisiaj idziesz do roboty? Ty masz dzisiaj wolne a ty, ty idziesz i ty idziesz. Okej, okay, dobrze. A on chce kupić samochód? Samochód, samochód, samochód. W sumie mogliby mieć samochód, tylko tak średnio tu by najbardziej pasowało. Tylko pytanie, czy ja będę mogła tutaj postawić ten samochód? Mmm, nie zmieści się tutaj, kurde. No to cóż, bez samochodu muszą się obejść. O, a ta znowu coś gotuje i znowu przypala jejku! Pracujesz w karierze kulinarnej, nie możesz tak robić. Najwyżej się wszyscy pochorujecie po prostu. No, chcesz flirtować z nim. Weź tutaj jakiś flirt. Typie, wstawaj z wyra. Żona tutaj chce ci miłość okazać. Myślę, czy im studiów jeszcze nie porobić. O, miłość mu okazała i będą sobie inaczej okazywać miłość. No bo niektórym by pasowało, ale w sumie nie wiem. Hmm. Robić studia czy nie robić studia? Napiszcie mi w komentarzu, czy robić studia tutaj ludziom czy nie. Nie mówię, że wszystkim od razu, ale no jak ktoś ma jakąś taką aspirację, że studia by w sumie pasowały, to czemu nie? Nie było dźwięku, czy oni skończyli, skończyli, okej. Okay. Czyli nie zaszła w ciążę. To dobrze. Aczkolwiek no... No za niedługo już by się przydało coś tutaj porobić z tą ciążą. Ty, bo ty chcesz sobie... No, weź tutaj tą Celinę farciarz. Zagadaj do niej. Mógłbyś ją sobie poderwać w sumie, skoro ty jesteś romansującym Simem. Czemu nie? Uuu, ma większą chemię niż ze swoją żoną. To jest dobry pomysł, żeby ją tutaj troszeczkę pobajerować. O nie, nie chce się dać dotykać. To ją, to ją czaruj. Czaruj ją, to na pewno wyjdzie. I pogadaj z nią chwilę. I zaraz idziesz do roboty. No właśnie. I ty dzisiaj zostajesz w domku, ale ty tutaj z nikim innym nie będziesz flirtował. Chcesz zdobyć punkt umiejętności, ale ty niczego chyba nie potrzebujesz. Nie masz za bardzo na czym nawet zdobyć tego punktu, chyba że będziesz sprzątał po prostu. Możesz też sobie poćwiczyć w sumie kondycję. To poćwicz sobie, co tam. Oj, wróciła Matylda. I chcę. No dobra, on... jak jej mąż wróci, to pójdą sobie do łóżeczka. Aczkolwiek zaraz się tutaj ten. Skończy tura. Znaczy, no już się w sumie skończyła, bo już jest 18. Mm, a o której on wraca? O 21. No to. W... Nie, poczekamy. Jak wejdę tam jeszcze raz, to wtedy się tam pójdą do łóżka. Nie chce mi się u nich siedzieć więcej. <noise> Dzisiaj. To teraz rodzina Gale. Gale chyba gdzieś tutaj mieszkają. Nie. Gdzie... Gdzie mieszka rodzina Gale? O, tu mieszka rodzina Gale. O, i oni mają. A, bo oni mieli mieć tego Kalibana, który będzie ze swoją. będzie z wnuczką swojej rówieśniczki, więc w ogóle ciekawie. Mam nadzieję, że to wyjdzie. No bo oni mają Kanibala i Nikolasa. Jakby ktoś nie wiedział, to nawiązanie do Sabriny tego serialu. Ale to tak, jak ktoś ogarnia, to ktoś ogarnia, jak nie, to nie. Kogo ty masz na rączkach? Tego, który się dobrze czuje. Czyli kaniba Kalibana, nie Kanibala, kurde. A Nikolasa przydałoby się przewidzieć. Oj, dobra, to ty idziesz do roboty. Ty musisz pracować. I tak, mówiąc o nich, on jest sobie w polityce. Zaraz mu wyrandomuje wszystko i to jest pan... Prospero, nie wiem. I jest Sycorax, Sykorax? nie wiem. I ona pracuje sobie jako poszukiwacz przygód, ale chce dożyć złotego jubileuszu. Nie wiem, dlaczego jej wziąłem poszukiwacza przygód, ale niech już tak zostanie. I ona jest bardzo śpiąca, no niby nie, ale okej, okay, nie śpi. I już jej losujemy umiejętności, jak zwykle dużo, ale okej, okay. i temu też losujemy umiejętności. I teraz jeszcze trzeba wylosować mu. Kurde, przecież on. Czy ona też teraz idzie do roboty? Jedzie do roboty. Gdzie jest telefon? Zapomniałam, nie ogarnęłam. O nie. Zaraz im ten wiek też wyrandomuje, ale na razie potrzebuję telefonu. I weź ty, zadzwoń po usługi. Najwyżej się trochę spóźnisz do tej pracy, ale no niańka by się przydała. Pa samochodziku. Chyba, że zostanie dziś w domu. W sumie ma urlop, dobra, to nie. To zostaje gdzieś po prostu w domu. Na razie tutaj posprzątaj i zaraz im wylosuję ten wiek. No i tak. Zaczniemy od faceta i facet będzie miał 9 dni. A będziesz musiała jeszcze zmienić pieluchę Nikolasowi i wrzucić Kalibana do tego. Do do do, 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 do kołyski. Tak to się nazywa, kołyska, dokładnie. A ona będzie. 17! O, no dobra, no będzie sobie miał taką starszą babkę. No już więcej dzieci rodzić nie będzie musiała, no to okej. Okay. No cóż, będzie mocno starsza od niego o 11 lat, ale no spoko. To jest Nikolas, Nikolas, dobra. Idź oglądaj i przydałoby się... A nie, to później jak będziesz mogła podać obiad, to zrobisz jedzenie mężowi. I sobie może weź tam się umyj. Możesz już obiad, nie dalej drugie śniadanie, boże. O, wrócił męż. Dobra, to po prostu przygotuj... Pieczonego kurczaka, może? A ty się będziesz musiał zająć dziećmi, które śmierdzą. I kurde, tyle już czasu gram, a dalej nie wymyśliłam wam, jaką historię mogę wam opowiedzieć. Trochę słabo. Ojejku, nie, nie karm dziecko. No cóż, to będzie po prostu odcinek z rozgrywki, chyba że coś mi się przypomni. Ty masz chyba Nikolasa? Tak. Ona. A, zrobiła to! Dobra, to możesz podać w sumie, tylko nie ma. No, 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 już im kupuję ten um, jakiś stół, tylko że jakby to tu rozplanować. Może tak, tutaj się zrobi kącik z telewizorem. Tu jak jest to duże okno, to się walnie stolik, bo to będzie fajnie wyglądało. Jedno dziecko nie będzie miało miejsca przy stole, ale co to. Może takie krzesła? Czemu nie? Niech będzie, cokolwiek. A, bo dzieciaki by się przydało jeszcze nakarmić, więc ty jeszcze nakarm... Tak, dwa razy Nikolasa, no, już to widzę. O nie, tutaj też nie zrobiłam. Mm. Przepraszam, że zapominam o barierce. Oni naprawdę nie spadają z tego, jak nie ma tej barierki. O, dobra. O Jezu, dzieci urosły! O nie, to będę musiała im odjąć jeden dzień. Bo ten, bo ja dorastam bobasy dzień wcześniej. Więc one powinny mieć teraz jeden dzień jako toddler już. Tak mi się wydaje, że skoro już dorosły, to tak powinno być. No dobra, i chcecie ich coś uczyć, czy nie? A ty chcesz kolejne dziecko i nagle nie chcesz kolejnego dziecka też. Świetnie, po prostu. jakie one mają fajne ubranka? Idealnie pasuje po prostu do tej Werony. Jeszcze kupię lustro, żebyście zobaczyli bachorki z bliska. Dobra, pytanie, który to jest dzieciak? To jest chyba Nikolas? Nie wiem, zaraz wam powiem, który to jest, ale no wygląda sobie tak. To jest tak, to jest Nikolas, to był Nikolas teraz. To jeszcze Kalibana musisz pokazać. A jej muszę kupić zabawki i mądre mleko, bo ja bez mądrego mleka nie dam rady w tą grę. No, a to jest... Ej, oni nie mają identycznych twarzy? Boże, oni są identycznymi bliźniakami, czy tylko mi się wydaje? A jesteś głodna, to sobie zjesz której z was może kupić mądre mleko Ona może, dobra No to o tyle dobrze, że dostaną mądre mleko Ale jeszcze żaden z rodziców nie może im dać tego mądrego mleka Miałam kupić zabawki I o tym zapomniałam Jakby ja daję zawsze wszystkie zabawki Żeby y, dzieciok mógł sobie powiedzmy wybrać Czego chce się uczyć No to się u nich w domu akurat nie zmieści Ale jeszcze to Macie zabawki, możecie iść się bawić Może w sumie tatuś by was Obu posadził na kibelki Bo czemu by nie no, a ten drugi miałeś jeszcze jednego posadzić na kibelek. Boże, i teraz idziecie spać. Ka Kaliban nie był, więc ruszasz tyłek i sadzasz na kibel Kalibana, a potem wkładasz oba dziecioki do kojcy, proszę. A potem się ogarnisz i dopiero pójdziesz spać. No i teraz dobrze zrobił. A ona chyba po prostu będzie zostawać w domu z dziećmi. Tak mi się wydaje, chociaż ona chce dostać awans, ale z rodzinnym simem. No, to bardziej pasuje, żeby ona zostawała jednak z dzieciakami. Oho, będą płakać. A dobra, ona zaraz wstanie, to je ogarnie. Od razu się ogarniesz i wypuść maluchy. O, no, nie zrobi im kolejnego dziecka, nie potrzebują. A tutaj nie chcę więcej dzieci. Um, I poopróżniasz. I jeszcze raz posadzisz na kibel. To znaczy teraz ty wcześniej tatuś sadzą na kibel. One się w ogóle chcą czegoś nauczyć, kibelka i mówić powiedzmy, tak wam pozaznaczam. Dobra, pouczone chociaż troszeczkę. Czy one jeszcze czegoś chcą? W sumie są głodne. O, odcinek z ogarniania dzieci po prostu. Znaczy nie cały, no tam nie było dzieci w tamtej rodzinie. Tam było po prostu dużo simów. A czy ja zaznaczyłam, że tutaj już jeden dzień był zagrany? Nie, oczywiście, że nie, a później bym zapomniała. Dobra, teraz jest zaznaczone. A, ten do roboty jedzie, to jedzie do pracy. Zostaw dzieci jedzie do pracy, kurde. Oba dzieciaczki dostały jedzonko. Tak, dobra. I to teraz oba trzeba włożyć do kojcy, bo są śpiące z tego co widziałam. I powyrzucać tutaj buteleczki. No i zrobiłabyś obiadek, na przykład łososia, bo czemu by nie? No i spaliłaś tego łososia, dobra, posprzątasz to. I zrób silikon karny i oczywiście piorun walnął w drzewo. Jak dobrze, że nikt nie wyszedł na dwór i nie panikuje mi teraz. O, I ktoś dzwoni! Uuu, kto dzwoni. Oczywiście nie do ciebie dzwonią. Dlaczego by mieli do ciebie dzwonić? Nikt do ciebie nie dzwoni. Jak tam dzieci? Dzieci się w sumie wyspały. I znowu przydałoby się je posadzić na kibelki. Tylko po opróżniej. I tatuś może by je posadził. No nie czuję się za dobrze, ale dobra. Nikolas i Kaliban. No nie, on nie chciał siąść? Czemu? Ale czemu? O Jezu, Nikolas, spróbujesz go jeszcze raz No ten jak grzecznie, a Nikolas No nie, i się zestrał w gacie U, osiemnasta, idę sobie stąd Będę ich uczyć, kurde, już sama później yy, Więc no, elo Dobra, byliśmy u gale, to teraz rodzina dane I chyba ich widziałam tu, o, dobra I oni już mają to dziecko, które powinni mieć, czy nie? Mm, tak, dane mają Hamleta, ok, tylko mają go strasznie wcześnie też. Aczkolwiek Kalibana aczkolwiek i tak nic nie pobije więc tak wygląda domek rodziny. Dane w sumie jakoś dają sobie radę. Um, I teraz tak, jest tutaj Gertruda, chyba, tak to powinno być. Ona chce mieć szóstkę wnucząt. Więc zobaczymy, czy będzie ją bardziej rozmnażać, albo jednak to już mają tego Bachora, którego powinniśmy mieć. I pracuje sobie w rozrywce. I teraz wylosujemy jej umiejętności i wiek. Jak tam te umiejętności? No, w sumie spoko. I odejmij dni Gertrudy. 14. O, kolejna będzie starsza sobie troszeczkę. 14. I jest tutaj Hamlet, jakby ten starszy, bo ich dzieciak jest Hamlet Junior. I też właśnie wylosujemy mu. Albo czekajcie za nim cokolwiek. On chce wiedzy, on chce pracować w agencji. W sensie w wywiadzie, pracuje w wywiadzie, wylosujmy mu umiejętności. Umiejętności wyglądają tak, jak widzicie. I odejmij dni Hamlet. I losujemy dni 4. No to kolejny ma mocno starszą babkę. O 10 lat, ale no okej. Okay. Takie związki też się zdarzają, czy coś. A bo ta jest głodna, strasznie. Yy, nie jedz, tylko. Kurde, posprzątaj to i podaj śniadanie, omlety. Czy oni mają tyle. O Boże. Zapominam w niektórych rodzinach o tym telefonie, no. A ty, a ty byś chciał podnieść poziom jakiejś umiejętności? Czego, ty czego ci trzeba? No, charyzmę w ogóle masz tak na zerową przez to losowanie. Więc może kupiłabym wam jeszcze lustro do pokoju, aczkolwiek nie wiem czy was stać, O, stać was na jakieś i sobie po ćwiczy przemowy. Zostaw dziecko! Nie wiem czy to dziecko też nie powinno mieć dzisiaj urodzin w sumie. No z... tak z dzieckiem na rękach ćwicz przemowy. Czy on wyjdzie? Ej, boję się teraz o swoją grę troszeczkę. On właśnie wychodzi. Włóż tam dzieciaka. Okej, okay, dobra, okej. Oga... Jakaś babka w ciąży w ogóle. Co jest? Dobra, udało mu się pojechać do tej pracy. Ona ma dzisiaj wolne, więc tak akurat może się zajmować małym. Kazałam ci odłożyć, no właśnie. Yy, Weźcie, ogarnij. I a, jeszcze będziesz musiała coś zjeść. To sobie po prostu zrób pieczonego kurczaka. Tak tylko dla siebie. Okej, okay. a ten się zesrał. To trzeba tutaj go. Zmienić mu pieluszkę. I od razu go do końca, po co masz się nim zajmować, idź grać w gry. <gry> no, osiemnasta, 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 osiemnasta. dzień zagrany, wow. O, i awans, i mały Hamlet będzie miał urodziny, więc idź go dorastać. No, dorośniesz go? Czy będziesz tak stał i myślał? Coś czujesz, że będzie miał brwi po tatusiu, o Boże. Dobra, odłóż to dziecko. Dobrze, że dostał ten awans, to będzie ich stać na ten, na jakieś zabawki dla malucha. O nie, już widzę, że on ma po tatusiu chyba te brwi. O, i tatuś chce go nauczyć, to nauczysz go chodzić. A mamusia? A mamusia na sralek go nauczy. I chce kolejne dziecko. Kurde, robić im to kolejne dziecko, czy nie? No niby już mają... Nie tego, miałeś Hamleta zmieniać wygląd. Kurde, no. Nie wiem, czy robić im kolejnego Bachora. Jak sobie zrobią, to sobie zrobią w sumie. Oj! Co? Boże, te brwi to jest coś pięknego po prostu. Ojejku. No, po... Kolejny mój ulubiony sim. Yy, to zaczniemy może od dania mu mądrego mleka. Gdzie jest? Tu jest. Stać was. A może bym wam tutaj jakąś półeczkę kupiła na to? Nawet taki blacik niech sobie tutaj gdzieś stoi. Tak tylko, żeby to mądre mleko było tutaj w pokoju. I rzeczy dla dzieciaczka, czyli wszystkie zabaweczki. Okej, okay, no to co? Dajesz mądre. Tak, mądre mleko jest tutaj. Gdzie ty lezi, Zosia? Weź ty pomyśl czasem, co ty robisz ze swoim życiem. Tak, i ona go nauczy nastralka, on go nauczy chodzić i mówić. A, nie może tam podejść, a jakbym zrobiła w tę stronę i te zabawki dała tu. Jezu, miałeś... Hamlet, albo ten, bo on robi coś może to dlatego nie da rady. Daj mu mleko. No nie możesz mu dać tego mleka. Dziękuję. Czuję się w sumie okej, okay, więc może na szybko się go uda nawet pouczyć, ale chyba ty zaczniesz od uczenia go robienia na kibelek, a przez ten czas yy, Hamlet by się tutaj ogarnął. A, no i się nie nauczył na kibelek. Hmm. To sobie skorzysta i z spanko. Dzieciak się czuje okej, okay, więc ty go nauczysz chodzić jeszcze. Byłaś zwanny. Dzisiaj nie piątek, dzisiaj środa, okej? Okay? Byłaś zwan. No kurde, a czy ty mógłbyś go nauczyć, proszę cię. O, to mówić się nauczy. A później chodzić, a później go wrzucisz tu i sam się wrzucisz do łóżka. A chodzić go nie nauczysz, okej, okay, rozumiem. Ale to się przeroluje, mu, jeśli nauczy, w końcu mówić. Ojejku. Jak teraz go obudzę, to mu się przeroluje. Najgorzej. No ten się już wyspał. To tam się pierwszy wyśpi. Chyba ona. Dobra, małego na kibel. I uwaga, nauczony, dobra. To tyle dobrze. Wyką się. A ty potrzebujesz zabawy to pograj. No, nauczysz go chodzić. Fajnie by było, jakby go nauczył jeszcze chodzić, ale chyba go nie nauczy chodzić. No, Hamlet jest. Mały Hamlet jest głodny, więc nie bierz resztek, tylko daj żarcie dzieciakowi. czy ona ma dzisiaj robotę? Ona ma. A on. On też. Mm, to będą musieli niańkę zadzwonić. Możesz zrobić. Omlety? Robiłaś wczoraj omlety w sumie. Dobrze, że ci się to anulowało. Yy, ale skorzystać byś sobie mogła. I sprzątnąć tą butelkę. A ty byś sobie mógł w sumie zjeść. A mamusia, by go nauczyła, może mówić? Nie, wrzuci go do kojca, Hmm, okej. Okay. No to. A ty masz wolne w ogóle dni? Nie masz dni wolne, ale chyba wolę, żebyś pojechała do tej roboty. Ty dopiero o 15 idziesz trochę za wcześnie, chyba ją tutaj. Ojeju, rachunki! Zapomniałam rachunka. O, już nie mają pieniędzy. To dobrze, że ona dziś pójdzie do tej roboty. Dobra, zablokuję jej to dziecko. Jak sobie zrobią, to sobie zrobią. Ale yy, ja nie przyłożę do tego ręki, że tak powiem. I co? I osiemnastej sobie stąd idziemy. O, do wyboru coś mam. Yy, czy powinna odrzuci... odrzucić kukurydzę w tego, kto, w... kto nią rzucił? Czy podnieść ją i zaimpro. O, powiedz, dowcip. O, zdobyła punkty kreatywności, więc fajnie. Mmm, niby jest ta osiemnasta. Jak ty się czujesz? Ty masz zabawy strasznie nisko. Dzisiaj się czuję. Dobrze, dobra. Spróbuj go nauczyć chodzić. Tylko tyle. I stąd idziemy. Już cię nie męczę. Od Juliusza Cesarasę przyprowadził. A, no to nie ma miejsca. No to cóż. To idziemy do ostatniej rodzinki w tym odcinku. Udało mi się to nagrać. A, i jeszcze Scottowie, jak tak gdzie yy, ten, skotowie muszą być córkę i ona będzie właśnie z tym Hamletem, którego byliśmy przed chwilą, i co, i ta ma romans ten ma popularność, więc w ogóle świetnie się dobrali, i tak on ma popularność i chce pracować w armii, więc pracuje w armii już mu tutaj losuje umiejętności, dobra ok. i edytory czasu dorastania, pozostałe dni odejmi dni Magdaw i Magdaw będzie miał odjęte 18 dni OK. Jak na razie rekordista to dalej jest 19. No i tutaj jak ona ma? Lady Scott. Chce mieć 20 kochanków jednocześnie i pracuje sobie w obiboku i a wyrandomowało się już to jeszcze pozostałe dni. Odejmij dni Lady i Lady będzie miała odjęte dwa dni. No to teraz ona sobie znalazła mocno starszego faceta. I nie wiem co z nimi robić, ale a nie, myślałam, że będą się No coś innego robić w tym łóżku. Co byś mógł schować tak ogólnie. O, kotek! Hej, kotek! Nie mam pomysłu, co oni mogą robić. Ten chcę spać, no to niech idzie spać chyba. Ta jest zabawy to przed telewizor, Boże. O, przepraszam, że nic wam nie opowiadam w tym odcinku, ale zupełnie nie mam pomysłu o czym wam mogę powiedzieć. Powinnam sobie myśleć przed odcinkiem, yy, co bym mogła Wam mówić, a nie że w trakcie chcę wymyślać. O, dobra, to się bawcie. Ale nie zrobili dziecka, no okej okay. On chce zrobić przyjęcie, nie masz chyba za dużo znajomych Nie za dużo osób cię lubi, ale dobra Niech coś się podzieje Rób imprezę U, u, u impreza Co tam chcesz? Bitwę na poduszki I nakłonić kogoś To weź tutaj yy, Walnij z poduszki swoją babę On chce zrobić mega przyjęcie W ogóle ludzie tu już przyszli A, to jest w ciąży Czekajcie, co to jest za rodzina? A, to jest od Montich, okej, okay, rozumiem. Um, to możesz podać deser. O, podaj placek ja jagodowy. Placek jagodowy ich na pewno zachęci do tego, żeby to była dobra impreza. Nie wiem w sumie. No więc sobie zjedzę placuszek jagodowy i będzie fajnie. No i może być. A on chce się bawić dobrze. Co ja mam zrobić? Mogę objąć przyjaźnię jakiegoś typa. O, zgodził się nawet na to. A co on by chciał zrobić w ogóle? O, chcę ponakłaniać kogoś. Może byś nie spał na przykład na imprezie, to będziesz się może bawił dobrze. Rozmawiaj z Lady na przykład. A, chcesz się zaprzyjaźnić, no z tym możesz się zaprzyjaźnić. A ja muszę zaznaczyć, bo już ty jeden dzień minął. No, chyba... O, jest dobra zabawa, okej. Okay. No, to spróbuję jeszcze raz z nim pogawędkę zrobić. No nie zaprzyjaźnisz się z nim naprawdę. A idą spać. No, jeszcze godzina impreza będzie trwać, ale my już pójdziemy spać. Tam ogarniecie się sami. Okej. Okay. Dobra zabawa. No i fajnie. O, a ta chyba, no właśnie, jedzie do roboty. Aha, ten to by się musiał ogarnąć. Jest trzecia w nocy, a on już się wyspał w sumie. O, a pensik dostała, ale fajnie. O, pff, kazałam jej spać, a nie się odprężać. No właśnie. O, no i ten wstał. Możesz tu posprzątać przy okazji. A, jedzie do roboty. No to nie posprząta. No to ona, jak sobie wstanie, to posprząta w sumie. Czemu by nie? A, nie posprząta, bo też jedzie do roboty. O Boże. I co, i teraz oni do 18 będą w robocie i to by było na tyle w tym odcinku, tak? Nie, do 13, okej. Okay. On chce się zaprzyjaźnić z tą babką, a on ma z nią większą chemię niż ze swoją żoną, więc ciekawie. No dobra, ale skoro on będzie pierwszy w domu, no to cóż, no to musi posprzątać troszeczkę. O, awansik dostał, ale fajnie. Czy on się naprawdę poszedł mieć w zlewie? Jejku. O, w tą zagrodę dla Piaśka. A ta chce się przespać. Skoro baba chce, to idźcie do łóżka. No i znowu nie zaciążyła. Ale no na razie się nie muszę spieszyć jeszcze z tym dzieckiem, więc. Uuu, osiemnasta to ten, więc yy, mam nadzieję, że mimo że ten odcinek był w sumie gadany bardziej o niczym, czyli o tym, co się dzieje w Simsach, niż o tym, co tam. Powinnam mówić, bo nie wiem, powinnam mówić jakieś ciekawe historie z mojego życia, ale jak widać moje życie jest po prostu bardzo nudne, więc. No ale mam nadzieję, że mimo wszystko odcinek Wam się spodobał. Zachęcam do zostawienia łapki w górę, komentarza oraz subskrypcji. Trzymajcie się. No i cześć! A i ten Discord w opisie.